mało. Pomimo wszystko nie ludzie mają decydować o tym, które dziecko przeżyje, a które nie. Pytaliście babę o zdanie? Nie, nie pytaliście. Muszę się odezwać w tym temacie, bo bardzo mnie to dotknęło, naprawdę zabolało mnie to. Dobrze wiemy, jaka jest Natalia, dobrze wiemy, jakie poruszenie wokół siebie tworzy, jak prowokuje i jaką to jej daje siłę. Można było jej wybaczyć, przymknąć oko na to, co mówi, ale w tym momencie jest to przekroczenie wszelkich granic, mówiąc, że dobrze, że zginęła ta kobieta. Bo to Bóg o tym decyduje. Ja rozumiem, że można być całkowicie oddanym swojej wierze, swoim przekonaniom, ale to już jest taki przejaw okrucieństwa. Nie umiem tego inaczej nazwać. Życzyłam Najce powodzenia, a teraz uważam, że powinna się wstydzić. I to bardzo. Ten film u Natalii został bardzo szybko usunięty, ale chciałabym Ci powiedzieć, Natalio, bo mnie zablokowałaś, więc nie wiem, czy w ogóle mogę Cię oznaczyć. Chciałabym Ci przypomnieć dwa przykazania. Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe, i kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Jestem niewierząca, ale znam te przykazania i uważam, że są one bardzo wartościowe.